cieszę, że KPMG kolejny raz podjęło tą inicjatywę współpracy z Uczelnią Łazarskiego, z Akademią Biznesu i Prawa Mody, że przygotowało taki raport, który bada, który analizuje branżę, dzięki któremu my mamy podstawę do dyskusji, do dalszej dyskusji. Bardzo się cieszę też, że Fashion Economy to taka platforma, która łączy biznes i która łączy edukację. Bardzo się cieszę z frekwencji również, która dzisiaj tutaj jest, bo to oznacza, że my chcemy słuchać merytorycznie, my chcemy rozmawiać merytorycznie, że branża fashion to jest dużo więcej niż tylko kreacja artystyczna. To jest biznes. Na pewno jest to lepsza edycja, która adresuje najbardziej bieżące problemy branży modowej. I to, co mogę powiedzieć, że rekomenduję głęboko, by osoby, które siedzą w branży, były jej częścią. Dzisiejsza konferencja i badania przeprowadzone przez firmę doradczą KPMG pokazują jednoznacznie, że zmieniają się zachowania naszych konsumentów. Wraz z tymi zachowaniami musi się zmienić język komunikacji marketingowej, musi się zmienić język również serwisu, który oferujemy naszym klientom. Myślę, że takie wydarzenia są bardzo potrzebne, bo one uzupełniają klasyczną edukację akademicką. Poza tym dedykowane są osobom, które faktycznie są zainteresowane. I takie osoby tutaj przychodzą i to widać po dużej publiczności i ich atencji. W tegorocznej edycji badania staramy się głównie skoncentrować na analizie zachowań zakupowych Polaków, czyli w jaki sposób dokonują zakupów modowych. I tutaj, co jest bardzo charakterystyczne dla naszego społeczeństwa, jest to, że zakupy te są dokonywane głównie w sytuacjach, kiedy jest promocja cenowa, kiedy jest korzyść cenowa, kiedy sam coś zyskasz. To jest główny impuls wywołujący te zakupy. Super, że KPMG podjęło ten temat. Cały czas bardzo duża liczba graczy na rynku i jest potrzeba coraz większa wiedzy z tego zakresu, która generalnie będzie pomagać też firmom podejmować mądre i odpowiednie decyzje, które też doprowadzą do sukcesu rynkowego. Firma z Wielkiej Czwórki z dużą reputacją i renomą, wasza firma analityczna podjęła ten temat, jest dla nas bardzo cenne, bo mamy wiarygodne źródło informacji, obiektywne. Z drugiej strony jest to, rozumiem, też dobre dla KPMG, bo odnajduje swoje miejsce wśród innych firm Wielkiej Czwórki. Ja mam prywatnie takie doświadczenie, że pracowałem w dwóch firmach Wielkiej Czwórki, więc wiem, jak ważne jest to, żeby pokazać obiekt zmierzony. Bo moda jest zdecydowanie tematem złożonym. Moda wiąże się ze światem estetycznym, ze światem intuicji, ze światem projektantów. W związku z tym jakby spojrzenie na modę z perspektywy analityki, analizy na pewno jest bardzo pożyteczne. Jeśli nie mamy świadomości pewnych zjawisk, po prostu nie da się rozwijać artystycznie, więc jak najbardziej. Cieszę się bardzo, że tutaj byłam i widzę wielki sens w powiązaniu świata artystycznego i biznesu. Jesteśmy przyzwyczajeni do lichtru i być może show biznesu, a tak naprawdę mimo wszystko ta rozmowa o tym, jak to się dzieje, kto to robi, dlaczego to robi, jest potrzebna. Więc wszyscy żyjemy przecież w tym świecie mody, nie ukrywajmy tego, i to jest tak naprawdę tylko to, że to nie jest jakby zbadane, czy nie jest badane i nie jest czytane, to tak naprawdę było takie trochę moim zdaniem udawanie, że nic się nie dzieje i że nie jesteśmy tym zainteresowani, bo każdy z nas ubiera buty i ubiera ubranie i chce wiedzieć, z czego ono jest wyprodukowane. Chce wiedzieć, nie wiem, gdzie jest sprzedawane, jak jest produkowane. My dzisiaj mówimy nie tylko o ekonomii, ale my mówimy dzisiaj też o eko. O eko, który jest niezwykle ważnym trendem, zrównoważony rozwój. Wpływ branży mody na środowisko jest, każdy dzisiaj wie, że jest ogromny. Udział w tej konferencji daje możliwość opowiadania o tym, jak ta moda powinna wyglądać, jak mogłaby się zmieniać, a także pozwala czerpać inspirację i wiedzę od innych, bo pokazuje innych ludzi, ich inne perspektywy, dociera tak naprawdę do głębi tego modowego przedsięwzięcia, czyli do marek, bo są to przedstawiciele rozumianych marek, którzy opowiadają o trendach, o potrzebach konsumentów, więc jest to takie miejsce, w którym warto być po to, żeby móc dalej o tej modzie opowiadać. Nie możemy inaczej mówić o modzie, niż właśnie jeśli chodzi o zrównoważenie. Po prostu planeta jest w takim stanie, ludzi jest coraz więcej, musimy coś z tym zrobić. Tylko i wyłącznie mówienie o problemie
jakim jest na tą chwilę brak zrównoważonej mody, może się przyczynić do rozwiązania tego problemu. Filozofia Zero Waste, czyli wykorzystywanie rzeczy, produktów, które już mamy, wydawała mi się zawsze naturalna. Powiedziałabym jeszcze więcej tak. To, co kiedyś było zdrowym rozsądkiem, gdzieś chyba się zagubiło w którymś momencie i cieszę się, że teraz wracamy do tego drugiej strony. To znaczy nazywamy to jakąś modą i trendem, ale tak naprawdę dla mnie to jest coś, co jest naturalne. Żeby ekologia miała szansę, musi być obudowana tymi wszystkimi wektorami i kierunkami, które zawsze były siłą napędową mody. Tę konferencję oceniam bardzo wysoko z tego powodu, że pozwoliła nam właśnie zbliżyć się do zdefiniowania pojęć i ustalenia pewnych przynajmniej kierunków. Jednym z nich, najważniejszym, jest edukacja odbiorców mody do pewnych kanonów estetycznych. Śledzenie potrzeb konsumentów i rozumienie konsumentów, szczególnie w kontekście trzech kompletnie różnych generacji X, Y, Z, które mamy w tej chwili na rynku i każda z nich w zupełnie inny sposób rozumie i konsumuje tą ekologię, jest bardzo, bardzo ważna. Bo... Żeby coraz większa grupa osób wiedziała, że mają alternatywę, nie muszą kupować, mogą wypożyczać, z czym jest ogromny problem. Niestety jest tak naprawdę z tym dotarciem, dlatego bardzo chętnie bierzemy udział w tego typu przedsięwzięciach. Poza tym jest to miejsce też do spotkań. Niewielkie firmy mają ten problem, że w trakcie wzrostu zaczynają się gubić, bo nie wiedzą jak, że tak powiem, dalej prowadzić rozwój. A wiedząc od początku, gdzie można dojść, dużo łatwiej ustawiać jak gdyby sobie struktury i myślenie o biznesie już w samych założeniach. Dziękuję bardzo organizatorom za to, że zaprosili mnie tutaj na to wydarzenie, bo mogłam posłuchać o czymś, czego na pewno brakuje mi od tej strony technicznej, czyli tej biznesowej. Dobrze jest wiedzieć, kto jest dzisiejszym odbiorcą mody. Jest to bardzo edukacyjne, wspaniała rzecz. Nawet możemy się trochę pobawić. Myślę, że i spotkania biznesowe, bo tu mogą się spotkać i dziennikarze, redaktorzy jak ja, tak jak również firmy, projektanci, gdzie możemy nawiązać również wspaniałe kontakty i rzeczywiście prowadzić fajną współpracę.